Naprawdę można sobie krzywdę zrobić, a szkoda zdrowia i życia. Zatem nieco krótszy skok wystarczy Domenowi do kolejnego w tym sezonie już zwycięstwa. I chyba skoczy tyle, ile trzeba. O tak, o tak, na 140 metrze wylądował. Spokojnie. No trochę nudy jak z Furkadem w biatlonie. Albo jak z jego najstarszym bratem w zeszłym sezonie. 141 w tym samym miejscu, co Kamil Stoch, ale w trudniejszych warunkach, jeśli chodzi o wiatr. Plus jeszcze 5,1 punktu dodana z tytułu obniżonego rozbiegu. No, znowu wszystkich pobił Domen Preutz. Czwarty wygrany konkurs. No i co ciekawe, na każdej skoczni, na której w tym sezonie skakano, on wygrywał, bo tak było podczas pierwszego konkursu na Ruka Tunturi, tak było podczas drugiego, przepraszam, pierwszego konkursu w Klingenthal, no i potem w Lillehammer też podczas pierwszego dnia rywalizacji zwyciężył. No, ale teraz nie miał wyjścia, bo tam była drużynówka, więc Słoweńcy nie istnieli raczej, jeśli chodzi o...